Zachariasz przewiduje, że odbudowane Jeruzalem będzie takim miastem sanktuarium dla całego świata. To bardzo ważne, żeby były sanktuaria. To bardzo ważne, żeby były miejsca, gdzie oddaje się cześć Panu Jezusowi. Oczywiście my bardziej znamy sanktuaria maryjne, ale trzeba powiedzieć tak, każdy kościół jest takim sanktuarium, takim miejscem, gdzie przebywa żywy Bóg. I dlatego powinniśmy uczyć siebie wzajemnie tego, żeby odwiedzać żywego Pana Boga, nie tylko w czasie mszy świętej niedzielnej i każdej innej mszy świętej, ale właśnie także na rozmowę osobistą. Bardzo wiele spraw zostałoby wyjaśnione nie przy pomocy telefonu do przyjaciela, koła ratunkowego, ale mądrości Pana Boga, która cały czas jest do naszej dyspozycji.